Rozalia Ogonowska urodziła się w Białymstoku. Do 2012 roku rozwijała swoje umiejętności w zakresie malarstwa sztalugowego w pracowni Łukasza Girenia. W 2012 roku rozpoczęła studia na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, a w 2015 roku obroniła dyplom licencjacki na kierunku grafika o specjalności projektowanie graficzne w pracowni profesora Mirosława Adamczyka. Obecnie jest studentką pierwszego roku studiów magisterskich na Wydziale Animacji oraz drugiego roku studiów magisterskich na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej. Zajmuje się projektowaniem graficznym, animacją, fotografią, rysunkiem oraz malarstwem. Dzień dobry, chciałbym bardzo serdecznie Państwa powitać na dzisiejszej wystawie. Jest to wystawa młodej artystki, która w tym roku właśnie broni magisterkę, jest na piątym roku studiów. Jest to jedna z większych pierwszych wystaw, możemy tak powiedzieć, tak? Jeśli chodzi o indywidualną. O indywidualną, tak, jedna z pierwszych. Rozalia Ogonowska z Poznania, młoda, zdolna, co ja mogę więcej powiedzieć? No, życzę Ci wiele sukcesów, ale może Ty coś odpowiedz właśnie o sobie. Tak, dziękuję bardzo. Ja na początku chciałabym serdecznie podziękować. Cieszę się, że mogę się z Państwem tutaj spotkać. Wystawa obejmuje prace powstałe na przestrzeni kilku lat i w tym czasie miałam możliwość rozwijania się w wielu pracowniach, nie tylko stricte artystycznych, ale również projektowych. Byłam m.in. w pracowni profesora Andrzeja Zdanowicza, profesora Ireneusza Domagały oraz profesora Joanny Ingielskiej. Na co dzień zajmuję się także projektowaniem graficznym, grafiką użytkową, a także animacją. Zwłaszcza kładę nacisk tutaj na animację klasyczną, poklatkową. Studiuję dwa kierunki. Właśnie teraz w tym roku bronię się z projektowania graficznego, natomiast za dwa lata czeka mnie jeszcze dyplom z animacji, więc mam nadzieję, że zobaczą Państwo również moje prace na festiwalach. Co mam jeden na końcu, ale myślę, że ten okres dwóch lat, kiedy będę robić ten dyplom magisterski, będzie bardzo, bardzo owocny. I mogę zdradzić, że na pewno pojawią się też te elementy malarskie w tym dyplomie. Jeśli właśnie chodzi o malarstwo, to mam do niego bardzo, bardzo emocjonalny stosunek i o ile właśnie przy projektowaniu ważny jest ten jasny, czytelny komunikat, to w przypadku malarstwa dają możliwość jeszcze interpretacji i wejścia w taki świat wewnętrzny. Nazwa mojej wystawy Bez sztofażu jest uspójnieniem głównego motywu wystawy, jakim jest pejzaż. Pejzaże tutaj, które można będzie oglądać, powstały właśnie w takim styku tego mojego świata wewnętrznego z tym światem zewnętrznym. I tworzę je na zasadzie takich ciągów asocjacyjnych, tak bym mogła to nazwać. Zachęcam do takiego osobistego odbioru moich prac, biorąc pod uwagę swoje własne doświadczenie, bo w momencie, kiedy pokazuję swoje prace, to teraz Państwo są najważniejsi i myślę, że jakby każdy sposób odbierania tych dzieł, jeśli jest jakby dla nas, z nami tożsamy, jest jakby spojrzeniem prawidłowym, jest odbiorem prawidłowym. Proszę się po prostu skoncentrować na swoich własnych emocjach. To jest wspaniałe prace. I na końcu jeszcze chciałbym serdecznie podziękować Krzysztofowi Rypie oraz Natalii Węgry, która tutaj jest, schowana, za to, że mogę tutaj z Państwem być i pokazywać swoją twórczość, ponieważ bez tych osób ta wystawa na pewno by nie powstała. I dziękuję zwłaszcza Natalii za to, że byłam u Natalii w pracowni. Mirosława Domagały, której ja byłam asystentką, teraz się troszkę zmieniło, ale miałam okazję obserwować powstawanie większości tych prac, szczególnie tych małych, które są. Te dwie prace powstały w pracowni profesora Zdanowicza na malarstwie, również tam ta, która wisi ten portret, a pozostałe właściwie powstawały u nas w pracowni rysunku. I o tyle to było ciekawe, bo bardzo lubiłam obserwować Rozalię, bo zawsze na zajęciach była sytuacja z modelem, a Rozalia, owszem, notowała tę sytuację, ale zwrócona w stronę właśnie modela, nagle robiła pejzaż, co było niezwykle
ciekawe. Przekorna osoba, tak? Tak, poza tym Rozel jest taką osobą, która ma swój świat i jest bardzo też taką silną osobowością artystyczną i to zawsze mnie inspirowało również kolegów i studentów, którzy pracowali u nas w pracowni, także wszyscy się inspirowali tym, co robi Rozalia i często nawet gdzieś tam naśladowali. Także cieszę się bardzo, że Rozalia mogła pokazać swoje rzeczy tutaj w Ostrowie Wielkopolskim. Dziękuję Krzysztofowi, który zgodził się na jej prezentację. No to ja się bardzo cieszę, bo dla galerii to jest bardzo istotne, aby promować młodych artystów, ponieważ te początki są w życiu najtrudniejsze. Wiele galerii nie ma czasu, albo terminy bardzo długie. A co młodzi ludzie mają? No gdzie mają się udać? Gdzieś, żeby tak, wiadomo, uznany artysta, to się go poszukuje, prosi, żeby się wystawił. A młody człowiek prosi i wiele lat mija, niektórzy się zniechęcają, odchodzą. A takie talenty to naprawdę są perełki, które warto pokazać i życzymy ci właśnie wielu sukcesów. I wiem, że malarstwo jest bardzo mocną stroną i wiem, że na pewno nie porzucisz tego, bo jest to w swojej duszy i ta przewrotność, także animacja, tutaj sztuka prawdziwa, tu jak mówię, tam akty, postacie, tak jak Natalia już mówiła, a to takie wspaniałe te pejzaże uproszczone, wyprowadzone z jakiegokolwiek minimalizmu, ale bardzo wrażliwe, bardzo głębokie i to jest istotne. Właśnie na tym polega całe piękno, że w sposób cenny, delikatny. No, dziękujemy, że przyjąłeś zaproszenie. Ja bardzo się cieszę, życzę ci wiele sukcesów. Tak? Chcę Państwu powiedzieć, że o 17:33 zapraszamy do góry na wystawę właśnie Tomka Bukowskiego, to jest wykładowcy z Poznania. Dwie wspaniałe wystawy dzisiaj mamy, tak? Rozalia, bardzo się cieszymy. Tak, prosimy, można pytanie zadawać. Podziwiać się wam. To jest zdecydowanie cięższe, to jest jakaś od rodziców. Ale jak to jest Są zadowolone, żeby próbować? Czy na pracę?